O remont ulicy Śląskiej władze gminy i mieszkańcy pobliskiego osiedla walczyli od lat. Notorycznie pisma w tej sprawie słała także Rada Osiedla Kąty do zarządcy drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg. Wreszcie cel osiągnięto. Remont będzie, ale najpierw konieczne jest wycięcie niemal wszystkich kasztanowców rosnących przy ulicy Śląskiej, mówi szef Rady Osiedla Kąty. Ale niestety korzenie tych kasztanowców weszły w drogę, uszkodziły kanalizację przeciwdeszczową. To trzeba wszystko powycinać, a chcąc wyciąć korzenie, no to wiadomo, że drzewa wtedy usną, no i trzeba wziąć drzewa tak samo powycinać. Prace miały ruszyć z początkem wiosny. Okazało się jednak, że są spore obostrzenia i wymogi formalne związane z uzyskaniem pozwoleń na wycinkę. W tej sytuacji może się okazać, że kasztanowce będą tu jeszcze do jesieni, przynajmniej w części. Remont musi się zacząć od kanalizacji przeciwdeszczowej, no bo to jest podstawa. No i później zrzewanie całej nawierzchni asfaltu, no i dawanie nowego asfaltu, żeby był równy, no i żeby to miało już XXI wiek. Całość prac ma potrwać 2 lata, a obejmie głównie wymianę nawierzchni i odwodnienie tej drogi.